Witam serdecznie wszystkich spod znaku strzelca. Mam nadzieję, że tego dnia czujecie się wyśmienicie, bo zrobimy dzisiaj rozkład kart Tarota dla Was na nadchodzący miesiąc, na listopad. Zadamy tutaj pytanie o kwestie zawodowe, tak, z ogólno pojętą karierę. Zapytamy o kwestie prywatne, może tutaj coś o uczuciach karty także powiedzą. Zapytamy o radę kart, tak, które no, coś, co chcą karty, żebyście wiedzieli, strzelcy, w tym nadchodzącym czasie, jak będzie wyglądało wasze zdrowie, zapytamy również. Zostańcie do końca, bo na koniec zapytamy o możliwe przeszkody i pomocne wpływy, więc w międzyczasie, jak ja będę stawiał karty, możecie zasubskrybować kanał, jeżeli tego nie zrobiliście, albo dać lajka pod filmikiem, to też zawsze pomaga. A jeżeli chcecie się ze mną skontaktować, jest link pod filmikiem do mojej strony internetowej. Zachęcam i zapraszam. Ale popatrzmy tutaj, cóż będzie się działo w tych kwestiach materialnych, zawodowych, tak? Widzę, będzie bardzo dobrze. To już może taki tutaj mały spoiler dam, gdyż mamy kartę świata, więc tutaj już na samym początku ją wskażę. Karta świata zawsze promienieje bardzo znacząco na wszystkie tutaj karty w rozkładzie i to jest karta wybitnie pozytywna, która wskazuje, że wszystko będzie tutaj Wam sprzyjało, więc nie myślcie, że będzie cokolwiek złego. Widzę tutaj, ale warto jednak skomentować, bo wtedy te niektóre rzeczy, które mogą w innym kontekście być troszkę niepokojące, teraz nie będą miały aż tak mocnego tego złego przesłania, czy tego negatywnego przesłania. Złe to za mocne słowo zdecydowanie w tym wypadku. Więc popatrzmy, mamy kartę diabła, mamy tutaj rycerza denarów, mamy królowe mieczy, dziesiątkę mieczy, właśnie świat i asa denarów, więc tutaj akurat to już tutaj zacząłem tą narrację na temat tego świata, ale popatrzmy, cóż tutaj diabeł chce powiedzieć. Diabeł wskazuje na to, że może w pracy coś nie do końca dopatrzyliśmy, może była jakaś sytuacja taka, w której niekoniecznie wypełniliśmy nasze obowiązki dokładnie tak, jak powinniśmy. Nie do końca oznacza to, że zrobiliśmy to jakoś z naszego lenistwa czy czegoś takiego. Nie, bardzo możliwe jest tutaj, że po prostu coś przeoczyliśmy i teraz martwimy się może, czy to będzie miało konsekwencje, ale mogę powiedzieć Wam, że nie. Widzę tutaj, że ogólnie nie będzie złych konsekwencji. Rycerz denarów wskazuje, że może ten taki przestrach, który będziecie mieli, strzelcy, w ciągu tego miesiąca, że coś może właśnie no, poszło nie tak, coś zrobiliście źle, czy coś takiego i potem może będziecie na szybko sprawdzać, czy tak faktycznie będzie, czy dzwonić do kogoś, żeby się upewnić, czy jest tak, a nie inaczej. To okaże się, że to prawdopodobnie albo to było jakieś niedopatrzenie, którego nikt tam nawet nie zwrócił uwagi, albo nie miało żadnego znaczenia, albo wręcz po prostu urodziło się to u Was po prostu no, z jakiegoś takiego, no, potrafimy sobie czasami wmówić pewne rzeczy, albo zmartwić się, czy czegoś nie zrobiliśmy, a to tak naprawdę zrobiliśmy. Ja tak najczęściej mam, jak próbuję wyjść z domu i wtedy martwię się, czy zamknąłem drzwi, tak? Więc to są tego typu rzeczy. Coś takiego może mieć miejsce, ale mówią o tym karty, że najwyraźniej będzie taki moment takiego trochę, no, może takiego przestrachu nawet, więc jeżeli będzie taki, to może przypomnijcie sobie ten rozkład i zrozumiecie, że jednak będzie dobrze, tak? Jeżeli to pomoże. Ale to taka jedna sytuacja będzie miała miejsce. Karty też mówią o tym, że przynajmniej przez jakiś czas w pracy no będzie tak troszkę jednak praca się dłużyła. Będzie tutaj jakiś tydzień, może kilka dni, kiedy tak się złoży na siebie jakieś te rzeczy, które każdy ma w pracy, takie rzeczy, których nie za bardzo lubi robić, tak? I tutaj wydaje się, że te rzeczy się na siebie nałożą, będzie ich troszkę więcej i one będą, no, będą takie trochę irytujące i no, będziecie tak patrzeć na zegarek, kiedy się to już skończy i tak dalej, ale że mamy tutaj kartę świata, to mówię, to będzie albo bardzo krótki czas i potem ulegnie on zmianie,
albo no to nie będzie, to będzie po prostu taka może monotonia troszkę was złapie w tym listopadzie, w tym co robicie, więc no nie przejmujcie się tym aż tak bardzo. Mamy też dziesiątkę mieczy, która wskazuje na to, że też jakaś sprawa ulegnie zmianie i to takiej nagłej, czyli załóżmy, że będzie sytuacja, że w tygodniu, pod koniec tygodnia wiecie, że na następny tydzień będzie trzeba robić coś, to i to i może nawet się przygotujecie na to, może już nawet tam poukładacie narzędzia, może poprzygotowujecie odpowiednie formy do wypełnienia i tak dalej, wiedząc co nadejdzie, ale okaże się, że nie, że w przyszłym tygodniu, czy na ten następny czas, ja mówię o tygodniach, ale to tak naprawdę może być z dnia na dzień, to może być w tygodniu, to może być po tych dwóch tygodniach, no różnie to może się ułożyć, wy będziecie najlepiej wiedzieć, jak to będzie się działo, ale okaże się, że nie, że tego nie będziecie robić tak na przykład, tak? I wręcz tutaj wydaje się, że będziecie się z tego powodu cieszyć. Może będziecie się obawiać, że znowu będzie jakiś czas, że to, co będziecie mieli robić, będziecie, to trzeba będzie ten kolejny tydzień, tu będzie z życia wyjęty, bo będzie trzeba się zająć tym i tym. A tutaj się okaże, że pomimo tego, że to będzie jakoś tam umówione, czy przygotowane, to tak naprawdę nie dojdzie do skutku i wręcz będziecie robić na przykład coś innego, co będzie o wiele przyjemniejsze, więc to będzie zmiana na lepsze, więc jeżeli ktoś będzie mówił w waszej firmie o jakiejś zmianie, o jakiejś tutaj wprowadzeniu jakiegoś nowego trybu, cokolwiek, to wiedzcie, że to będzie na lepsze dla was, tak ostatecznie wyjdziecie na tym lepiej. I teraz mamy jeszcze Asa Denarów, który właśnie w połączeniu z kartą świata będzie sugerował to, że albo, raczej może to i to sugerować, że coś osiągniecie, coś co planowaliście w tej sferze swojej zawodowej zrobić i osiągnąć w ciągu tego miesiąca, czy jakiś cel taki ogólny, albo wręcz, i to mówię, że to może być powiązane ze sobą, to, że tutaj będzie jakaś gratyfikacja finansowa, czyli jakiś zysk, czyli może na przykład ten miesiąc będzie czasem, w którym możecie sobie jakoś więcej dorobić, jeżeli na takiej zasadzie pracujecie, może będzie jakiś bonus, może będzie tutaj, jeżeli pracujecie na własną działalność, na własną rękę, macie własną działalność, to może ten listopad będzie wyjątkowo dobry, tak? Więc no, możecie tutaj liczyć na tą taką poprawę, a to też może się tyczyć osób, które na przykład w ogóle nie pracują i to by wskazywało na to, że też może tutaj będzie jakiś taki dodatkowy zastrzyk gotówki z jakiejś strony, więc tutaj będzie to poprawa troszkę sytuacji materialnej. Jeżeli zaś jesteście osobami, które nie szukają, raczej nie szukają właśnie pracy, tak? Szukają pracy albo chcą zmienić pracę, bo na przykład myślą, że gdzieś będą lepiej docenieni, to dla obu mogę powiedzieć, dla obu grup ludzi mogę powiedzieć, że będzie dobrze. Pomimo tego, że początkowo będzie to poszukiwanie, może w listopadzie będzie szło tak, no nie będzie tutaj jakichś fajnych ofert, może nie będą się odzywali zbyt szybko i wtedy nagle dojdzie do zmiany i pojawi się możliwość, tak? Pojawi się propozycja, która będzie wyjątkowo dobra i to właśnie dla osób, które szukają po prostu pracy, no to będzie po prostu fajne nowe zajęcie i to będzie dobra rzecz. To będzie dobra, dobrze płatna praca, tak? A dla osób, które chcą zmiany, tak? I chcą po prostu przejść gdzie indziej, to praca prawdopodobnie będzie taka sama, bardzo zbliżona, jeżeli chodzi o formę, godziny, miejsce może, tak? Czy to, co będziecie robić, ale będą lepiej płacić. Więc no, to jest taka zmiana na plus zawsze, no bo po co się chodzi do pracy? Po to, żeby zarobić. Więc tutaj mamy całkiem pozytywny rozkład dla was, strzelce, na listopad. Przejdźmy do spraw tutaj tych prywatnych. Zobaczmy, mamy Giermka Mieczy, mamy Asa Buław, ciekawie. I mamy Słońce. Przejdźmy tutaj może jeszcze dalej, jest Rydwan. I szóstka pucharów i trójka
buław. Więc tak, pierwsza rzecz, to widzę ogólnie, że przez ten miesiąc możecie liczyć na taką przychylność okoliczności, przychylność losu w ogólnym takim sensie, że będzie się wszystko w takich drobnych, tych takich codziennych sprawach będzie się wam układało całkiem okej, czyli jeżeli macie jakieś obowiązki, jakieś sprawy do pozałatwiania, no każdy jakieś ma rzeczy do robienia, które no nie są na przykład związane bezpośrednio z pracą, no bo wiadomo, że chodzenie do pracy też jest rzeczą do robienia, ale tutaj chodzi o te jakieś inne obowiązki, na przykład, nie wiem, jeżdżenie po dzieci, żeby ze szkoły albo do szkoły, zawożenie jakieś zajęcia, robienie zakupów, robienie jakichś drobnych, nie wiem, napraw, no różne obowiązki, jakie mamy, chodzenie na pocztę, chodzenie do urzędu, może do lekarza też, jakie są, jesteście akurat w takim trybie, że ten miesiąc akurat będziecie kilka razy chodzić. Wszystko będzie się fajnie układało, nie będzie żadnych tutaj przeszkód i trudności, więc nie musicie się martwić, żeby coś takiego miało miejsce. I teraz popatrzmy tutaj, mamy asa buław i mamy giermka mieczy i to za to sugeruje na jedną sytuację, że będziecie jakąś kwestią taką ważniejszą. To nie będzie jakaś taka codzienna rzecz do robienia, tylko coś takiego bardziej konkretnego, w co będziecie chcieli się zaangażować, może jednego dnia, może przez szereg dni, tak? I będziecie tutaj, planujecie coś zrobić, na przykład, nie wiem, posprzątam w garażu, tak? Poukładam w końcu po tych 3 latach się nazbierało milion rzeczy i trzeba w końcu z tym zrobić porządek. I tutaj okaże się, że to nie będzie aż tak łatwo, jak się wydaje, tak? My na przykład pomyśleliśmy sobie, 2 godziny mi to zajmie, max będzie wszystko zrobione. No tutaj się tutaj się okaże, że jednak to będzie wymagało więcej tego czasu, więcej energii, może jeszcze, nie wiem, pomocy dodatkowych rąk albo czegoś takiego. Więc pamiętajcie, że jeżeli planujecie taką jakąś konkretne przedsięwzięcie, to nie próbujcie go wciskać na siłę w jakieś okienko czasowe, tylko dopuśćcie możliwość, że tam jednak sytuacja się troszkę skomplikuje, że trzeba będzie troszkę więcej tej pracy powkładać i no może tutaj trzeba będzie jeszcze pokombinować, może podzwonić po kogoś po pomoc i takie rzeczy, tutaj będą miały miejsce, więc to jest taka mała przestroga kart. Teraz przejdźmy tutaj. Widzę, że będzie tutaj jakieś fajne przedsięwzięcie w przeciągu tego listopada z przyjaciółmi. Może nie planowaliście jakoś, raczej planowaliście teraz właśnie się spotkać, ale jakąś grupą ludzi, może przez długi czas nie mieliście okazji się spotkać i teraz no to będzie coś takiego w takiej formie, czego no już od jakiegoś czasu nie robiliście, tak? To będzie coś, no tak prawie, że to będzie jakaś nowinka, czyli to nie będzie regularne spotkanie, które wy co mnie macie umówione co weekend. Nie, tu będzie jakieś takie nowe wydarzenie i ono będzie z waszymi przyjaciółmi, może właśnie zostaniecie zaproszeni na jakąś imprezę, na jakąś spotkanie, może będzie jakaś w ogóle większa okazja, która się zupełnie was weźmie. No ojej, to jest, takie rzeczy się nie zdarzają, to jest zupełnie nowa koncepcja, to jest zupełnie nowy format i zupełnie nowe okoliczności i wydaje się właśnie, że te nowinki tutaj, ta sytuacja, że to będzie takie no, nietypowe, też będzie fajne, bo się uda i będzie to takie żywiołowe przeżycie, takie właśnie nie dość, że będzie odbiegało od utartych szlaków, to jeszcze tutaj właśnie przeprowadzenie tego, czyli to jak to się uda, jak to się ułoży, będzie też takie intensywne, fajne, będziecie mieli takie poczucie takiej ekscytacji chyba nawet tym, że no nie spodziewaliście się może, że to może tak fajnie wyjść i to może być rzecz, która, no jakieś wydarzenie, które sami zorganizujecie albo właśnie na które zostaniecie tutaj zaproszeni albo właśnie jakoś tutaj
przez przypadek nawet wpadniecie na to. Więc taka sytuacja będzie, niemniej ona będzie bardzo fajna. Mile spędzony czas z bliskimi osobami. Ja powiedziałem z przyjaciółmi, ale to mogą być też po prostu bliskie osoby, mogą być członkowie rodziny. No wiadomo, część członków rodziny traktujemy jak przyjaciół, tak? I vice versa. Więc tutaj ta grono ludzi może być trochę dłuższe, czyli szersze. No, dłuższe może też. Przejdźmy do spostrzeżenia kart. O, fajnie się zaczyna. Mamy 9 pucharów i 8 denarów i dwójkę mieczy. Ciekawa sytuacja. Jeżeli chodzi o zdrowie, bardzo fajnie, bo wydaje się, że będziecie mieli czas na odpoczynek w listopadzie. Będzie ten czas taki na nie tylko odpoczynek fizyczny, ale także taki mentalny, tak? Ten taki umysłowy odpoczynek, czyli może nie będzie aż tyle rzeczy, którymi trzeba się będzie martwić. Może będzie taki czas wolny, kiedy będziecie mieli w końcu ciszę i spokój w domu, może dzieci na weekend gdzieś oddacie pod kogoś innego opiekę i będziecie mieli trochę czasu na to, żeby sobie posiedzieć chociażby w ciszy. Takie spokojny czas, w którym będziecie mogli mentalnie odpocząć. Nie wiem, może ktoś na przykład na ryby lubi jeździć, będzie miał okazję pojechać na ryby i sobie popatrzeć na ten spławik. Więc tego typu sytuacja. Przeszkoda, okej, okay. Król buław, dojdziemy do tego i pomocny wpływ, tutaj jakaś nowa rzecz, która się pojawi w tym tygodniu, miesiącu, przepraszam. Więc tak, i to prawdopodobnie mi się wydaje, że ta nowa rzecz, która się pojawi, będzie związana tutaj z tą spostrzeżeniem kart, czyli mamy 9 pucharów. Wydaje się, że coś, co robicie jakoś cały czas? Może to być związane z pracą, może to być związane z jakąś inną aktywnością. Coś, co no, staracie się robić w miarę regularnie, będzie miało zaskakujący obrót w tym sensie, że pojawi się albo jakaś super okazja, która będzie z tym związana, albo wręcz zyskacie coś materialnie z racji tego, co robicie. Więc będzie taki moment, kiedy no, tak zauważycie, że ten los rzuca wam dobrą monetę. I mówię, to może być materialne coś jak najbardziej, czyli no, uzyskanie czegoś takiego fizycznego albo nawet pieniężnego, ale to może być też właśnie jakaś możliwość, okazja, tak, do jakiegoś dalszego rozwoju, do skorzystania z jakiejś tutaj szansy. I widzę, że to tak troszkę będzie takie nowe właśnie, to będzie tą nową rzeczą, która tutaj jest pozytywnym wpływem. I dlatego, że to jest ta nowa rzecz, teraz powiem jedną kwestię, bo mamy dwójkę mieczy i ta dwójka mieczy sugeruje, że wy nie będziecie do końca wiedzieli, co z tym fantem zrobić. Nie będziecie wiedzieli, czy skorzystać na przykład z tej okazji, jeżeli ona się pojawi, tak? Bo będą jakieś tutaj obawy, może boicie się, że czasu nie będziecie mieli, albo co ktoś powie, no nie wiem, no różne rzeczy mogą was powstrzymywać przed zdecydowaniem się na to, ale jest to pozytywny wpływ, jest to fajna rzecz i ona, to jest bardzo fajna, bo 9 pucharów mówi tylko o takich rzeczach, które naprawdę chcemy, które byśmy naprawdę chcieli. Więc tutaj ta kwestia, którą chciałem wypowiedzieć, jest taka, żeby jednak chyba się zdecydować. Bo no, ta szansa się prawdopodobnie nie powtórzy. Ona, jak tutaj mamy trójkę denarów, sugeruje, że będzie można na tej rzeczy może ewentualnie nawet budować coś nowego i coś więcej, więc to będzie rozwojowa, nie jednorazowe wydarzenie. To będzie coś, co potem w przyszłości będzie miało jakieś, może mieć przynajmniej jakieś ważne znaczenie dla was. Więc tak, ja bym tutaj nie obawiał się. Jeżeli jest jakaś szansa, jest jakaś możliwość, powiedzcie tak, skorzystajcie z tego. Więc tutaj karty właśnie taką rzecz wam, strzelcy, radzą na ten czas. Jeszcze tylko kwestia przeszkody na sam koniec i to w sumie nie jest jakoś specjalnie przeszkoda, bo wydaje się, że to będzie tak naprawdę jedną, jedyną rzeczą, która będzie tutaj sprawiała wam jakieś trudności, może, było to, o czym już tutaj mówiliśmy. Czyli właśnie trzeba dobrze zaplanować tą jedną
sprawę, którą na listopad planujecie. Nie wiem, jeżeli planujecie gdzieś wyjazd jakiś, tak? Może na ten czas tutaj tych dłuższych weekendów, czy na przykład na ten zbliżający się bardzo szybko czas tego wyjazdu na Wszystkich Świętych, czy może planujecie na przykład w jakimś weekend przeprowadzkę, albo żeby pomóc komuś w przeprowadzce, albo nie wiem, zrobić generalny remont mieszkania, no może w weekend to ciężko by było, ale no to może być coś dłuższego niż ten weekend. To cokolwiek takiego konkretnego planujecie na listopad, dobrze to zaplanujcie. Naprawdę dobrze to zaplanujcie, dajcie sobie więcej czasu, przygotujcie się do tego, bo to może być faktycznie bardziej skomplikowane niż się nam tak w pierwszej myśli takiej hura wydaje. Więc tutaj taka rada kart, spostrzeżenie, miejcie to na uwadze. Strzelce, rozkład dla Was na listopad, dużo pozytywnego mi się wydaje. Tutaj mam nadzieję, że Wy też to tak odbieracie i mam też wielką nadzieję, że zobaczymy się przy następnym. Dzięki. Pa!